Nazywam się Jadwiga Łukasik, jestem mieszkanką Woli od urodzenia. Urodziłam się na Woli, na Płockiej i tamże na Woli przeżyłam ten nie tylko okres okupacji, ale i gehennę właśnie powstania, pierwszych dni powstania warszawskiego. Mój ojciec Michał walczył w powstaniu. Zresztą był żołnierzem jeszcze z 20 roku, a potem bronił Warszawy w 1939 roku. Następnie wrócił do Warszawy, mimo możliwości dostania się za granicę, ale wrócił do Warszawy, zgłosił się do ZWZ, a następnie później całą okupację pracował, walczył w Armii Krajowej. Mój ojciec oczywiście pierwszego zgłosił się jako żołnierz do walki. Godzina była piąta, ja jeszcze bawiłam się z sąsiadem, takim małym chłopcem Wojtusiem, który notabene później zginął. Bawiłam się na podwórzu i zaczęła się strzelanina. Lekko deszczyk tak troszeczkę popruszył, potem było już słonecznie, ale niemniej jednak już Niemcy, a jeszcze właśnie co ciekawe, że właściwie od godziny pierwszej to na rogu Wolskiej i Płockiej już były patrole niemieckie rozstawione. Tak jakby wiedzieli, że coś się szykuje. I proszę pana, także taki był okres niepokoju. Pojedyncze strzały, skąd, tego już nie pamiętam. W każdym razie o 5:00 zaczęło się strzelanina. Mama mnie zawołała do domu i z tym sąsiadem małym pobiegliśmy do domu. No i tak się zaczęło. Mama się martwiła o ojca, bo nie przyszedł do domu po pracy. A nie wiedziała, jak to będzie dalej, ale o 10:00 mój tata z żołnierzami, około 60 żołnierzy przyszło na nasze podwórze, to już była 10:00 wieczór i mój tata ostrzegł sąsiadów, żeby z tego miejsca usunęli się w głąb Płockiej, bo to był róg Wolskiej i Płockiej. Właściwie to róg Wolskiej i Płockiej 21 to był skład desek i tak dalej, a myśmy mieszkali Płocka 23, czyli następna posesja. I ostrzegł sąsiadów. No ale ludzie nie wierzyli, że może się jakaś stać tragedia. Kto mojego tatę usłuchał, to i poszedł w głąb Płockiej, tam gdzie do innych budynków, to ocalał. Ja z mamą poszłyśmy do mojej cioci, która mieszkała kilka domów dalej, bliżej, mniej więcej tak vis-a-vis Szpitala Wolskiego. No i później, kiedy właśnie tata przyszedł do nas zdenerwowany, że nie mają broni, że gdzieś mieli mieć broń, już nie pamiętam gdzie ten skład, ale gdzieś na bliżej Powązek ten skład broni miał być. Okazuje się, tak jak tata powiedział, że ktoś ten magazyn po prostu wydał Niemcom. I proszę pana, i ten, że oczywiście zostali bez broni, tylko z butelkami benzyny. Zdenerwowani, ale jakoś tam później z powrotem mama błagała ojca, że nie chodź, mówi, słuchaj, przecież to jest już przegrana wojna nasza, wy wszyscy wyginiecie. A mój tata tak mnie i mamę wziął, ja to zawsze mówię ze ściśniętym gardłem, objął nas tak i mówi, Jasiu, do mojej mamy mówi, kocham was nad życie, ale ojczyzna tym razem pierwsza. I zdezerterowałbym, gdybym nie zgłosił się do walki. No i potem myśmy do cioci przeszły, tam mama wzięła jakieś takie bardziej podręczne, takie najbardziej niezbędne rzeczy.
ja miałam taką ulubioną kurę, która mama kiedyś kupiła po prostu na rosół, a ja nie pozwoliłam tej kury zabić. I ona 2 lata u nas była, jajka znosiła. I zawsze mówili, że to w nagrodę dla mnie. I nie, żadnej lalki nie brałam, tylko kurę pod pachę. Taka karmazynka, czerwona kura. No i dlaczego o niej mówię? Bo później ona bohatersko zginęła, ta kura. I później myśmy były u cioci pod 31. I drugiego dnia, czyli 2 sierpnia, padał deszcz i na tę posesję do cioci wpadli Niemcy. A ten budynek 41 to miał 4 budynki, takie 4 oficyny. I on, i nas Niemcy niestety granaty, tam psy wyrzucili nas z tych piwnic. Niektórzy zostali, kto dalej był w piwnicy, bo to był dom dosyć rozległy, te piwnice miał naokoło, w tych czworoboku. A ci, którzy bliżej stali, no niestety musieli wyjść. I teraz właśnie nas tam wypędzili, pędzili nas przed czołgiem. Deszcz padał i pędzili nas w kierunku kościoła świętego Wojciecha. Kiedy tam nas przypędzono, to tam, a jeszcze po drodze barykady były, to tam strzelanina była, więc ludzie krzyczeli: nie strzelajcie, nie strzelajcie. No wiadomo, że nikt nie będzie do swoich strzelał, więc w ten sposób doszliśmy przed tym czołgiem do kościoła. No a tam w piwnicach już niestety, w podziemiu kościoła już było mnóstwo ludzi i nawet i ranni już byli. I okazało się później, że z tego kościoła co 10. osobę odliczają tam i dziesiątkują, i co 10. osobę wyprowadzają przed kościół, akurat w tym przypadku po lewej stronie, i rozstrzeliwują. Mama się strasznie bała tego, była z ciocią i była jeszcze u nas taka gospodyni, która nam w czasie okupacji dostarczała spod Piaseczna, takiej wsi Borowina, dostarczała nam żywność. I ją powstanie zastało u nas. I ona była takim, jak no, już razem z nami cały czas, jak później mama ją nazwała matką, bo jak ratowała, no to później ona była jako członek rodziny. No i w tym kościele, tam ludzie biegli do proboszcza na plebanie, żeby ich ratowało. Proboszcz mówi: słuchajcie ludzie, przecież ja też jestem więźniem. Ja wam nic nie jestem w stanie pomóc, bo ja jestem sam więźniem. No i tak została mama. Moja mama miała bardzo dużo takiej werwy i energii. Znała niemiecki, a znała niemiecki jeszcze dlaczego, bo w I wojnie światowej mój dziadek, działacz patriotyczny też, został zesłany w okolice Szlezwik-Holsztynu, o czym dzisiaj była mowa, na taką wyspę Bizum. I 3 lata, właściwie to był koniec 14 roku, i do 18 roku, do odzyskania niepodległości, tam dziadek na tej wyspie przebywał. Ponieważ to były dawniej tereny duńskie, w związku z tym Duńczycy polubili dziadka i prosili go, żeby po tym, jak wojna się skończyła, żeby nie wracał do Polski, że dadzą ziemię, dadzą mu, powiedzmy, żeby tylko został, bo chodziło im o to, żeby zaludniać nie Niemcami, a powiedzmy Duńczykami i osobami Duńczykom przyjaznymi. No i to taka dygresja. Stąd moja mama, jako 6-letnie dziecko, najstarsza córka, nauczyła się niemieckiego i to dosyć płynnie nawet mówiła. I potem, a młodsza siostra była jeszcze i 2 braci bliźniaków młodych. I stąd moja mama znała ten niemiecki. Właśnie kiedy byłyśmy tam w kościele świętego Wojciecha,
moja mama, widząc co się dzieje i że rozstrzeliwują ludzi, podeszła do jakiegoś żołnierza niemieckiego i mówi, proszę pana, ja bym chciała wrócić na Płocką, mówi, ja tu przyjdę, ale ja zostawiłam dziecko na ulicy Płockiej i tutaj niedaleko, mówi, kilka domów i ja tu wrócę. Ten się pod nosem uśmiechnął, ale mówi, dobrze, i mówi, że chciałaby tu razem ze swoją matką i siostrą, na ciocie, ciocia była cioteczną siostrą, ale mama mówi, jako rodzoną, i z siostrą, my tu wrócimy. A on tak trochę machnął ręką, może ironicznie, i mówi, dobrze, ja was wypuszczę, ale nie teraz, deszcz lał jak nie wiem. Gdzieś koło godziny o 14 będzie zmiana warty. Ja będę sam wtedy na warcie, bo tam na ogrodzeniu kościoła mieli swoje stanowiska. I mówi, ja was wypuszczę. Mama mu zdjęła z ręki pierścionek, miała taki zaręczynowy pierścionek z brylancikiem i mu ten pierścionek dała. On go oczywiście przyjął. No i właśnie powiedział, mówi, o godzinie 14, ale mówi, jeszcze nas pouczył, żebyśmy szły nie po tej stronie co kościół, tylko po przeciwnej, ze względu na to, że na dachach byli snajperzy, myśmy nazywali ich gołębiarzami. W związku z tym pouczył nas, że jeżeli idziemy w kierunku Płockiej, to żeby właśnie po tamtej stronie. No i mówi, ja będę strzelał, ale wy się nie bójcie, bo ja będę strzelał w odwrotną stronę. No, to było zawierzenie, bo kto wiedział, przecież często się zdarzało, że strzelali nam w plecy tak samo. No ale rzeczywiście strzelał, ale nie do nas. I w ten sposób myśmy od bramy do bramy biegły, żeby dostać się na ulicę Płocką z powrotem do budynku 31, tam bliżej, nie naszego już, a tego budynku, gdzie ciocia mieszkała. I pojedynczo to było największe przeżycie, przeskoczyć z jednej strony na drugą. Ale w tym czasie, jak myśmy w bramie były ukryte, usłyszałyśmy kroki. Biegł mężczyzna z dzieckiem na ręku, to była dziewczynka, może miała 2 latka, może 3, nie wiem, bo to trudno było zgadnąć, ile to dziecko miało lat. I w pewnym momencie za nim wyskoczył Niemiec i krzyczy halt, halt, no to ten z bronią w ręku, więc ten się zatrzymał. A ten Niemiec złapał dziewczynkę za nóżkę, już się palił budynek. Nie pamiętam, który to był pod Płockiej, bo to w szoku to się tego, takich rzeczy nie pamięta, ale wiem, że ten budynek zaczął się palić i on tę dziewczynkę za nóżkę wziął i rzucił w ten ogień. I to myśmy, a ten mężczyzna rzucił się na niego, bo to było niedaleko, to było gdzieś tak kilka, ze 20 metrów może tak od nas, a brama była miała głębokie mury, w związku z tym myśmy były tam przylepione niemalże do tych murów i w tym czasie właśnie moja mama obserwowała to całe zajście. Ten mężczyzna rzucił się na tego Niemca, no ale Niemiec silny, z bronią w ręku, zastrzelił tego człowieka. I chyba cały magazynek, bo tam ileś tych strzałów było, to chyba cały magazynek wystrzelił w tego człowieka. I teraz mama mówi, no to módlcie się, bo na nas kolej teraz. Ale słyszymy, bo nie można było wyglądać, słyszymy, że kroki się oddalają. Mama dyskretnie wyjrzała, zobaczyła, że Niemiec wraca. Nie idzie w naszą stronę, no to była, no z wrażenia wszystkie tam zamarłyśmy. No i on, ten Niemiec gdzieś tam wszedł w budynek, do budynku po lewej stronie, gdzieś tam zginął, nie wiem, w tych budynkach. Oni tam też nie, czy mieli swoją kwaterę jakąś, czy coś takiego. No i wtedy przeskakiwałyśmy tę ulicę Wolską pojedynczo. To ciocia ze mną najpierw, potem ta pani właśnie gospodyni, nazywała się pani Śledziakowa,
A potem moja mama takim dowódcą była tam nad nami. No i pod murami kule świstały, z tych dachów strzelali. Jakoś dotarłyśmy szczęśliwie pod ten 31. Oczywiście zastukałyśmy, gospodyni nam szybciutko otworzyła drzwi, bramę i weszłyśmy tam. No to okazało się, że dużo ludzi nie wyszło z tego budynku, a też było kilka osób, które tak jak my wróciły z tego kościoła. No i siedzieliśmy. Pierwszego, tego drugiego, trzeciego mój tata, który walczył, zaczął walki powstańcze od cmentarza ewangelickiego i szedł tam w kierunku Młynarską, tam cały czas walczyli i przyszedł do nas dowiedzieć się, czy my żyjemy. No ucieszył się, wszyscy się uściskali, że żyjemy, że jesteśmy. Przyniósł nam jednocześnie trochę żywności, trochę chleba, no bo głód, nie było chleba, nie było niczego. Przyniósł nam trochę margaryny i chleba. I to tym wszyscy, kto tam mógł, z kim się mogliśmy podzielić, to taką kolację myśmy tam zjedli. I później następnego dnia, to był czwartek, też przyszedł tata. I przyniósł nam jeszcze z pół kilo cukru w kostkach. Jeszcze tam jakiś przyniósł też kawałek chleba jakiegoś i w dalszym ciągu. I w dalszym ciągu, ale mówi tak, że już będzie mu coraz trudniej do nas przechodzić, bo on przechodził przez szpital wolski. Dochodził do Działdowskiej i od Działdowskiej przez szpital wolski do nas trafiał, bo myśmy mniej więcej to były tak na vis-a-vis. I mówił, słuchajcie, ja już do was nie przyjdę, dlatego że coraz goręcej jest i coraz trudniej mi się przedrzeć przez Młynarską. No i tak siedzieliśmy w tym. I pewnego dnia, nie pamiętam którego to dnia, nie wiem czy to piątek, ale to chyba była albo sobota, nie pamiętam, albo piątek, albo sobota, kiedy Niemcy wpadli, zaczęli walić do bramy, otworzyła dozorczyni, bo taki był zwyczaj, dozorczyni miała przy bramie swoje mieszkanie i jak była takim głównym gospodarzem, otworzyła tę bramę. Wpadli Niemcy i pytają się, gdzie są ludzie. Ona mówi, że już nie ma, bo 2 sierpnia zostali wszyscy wyprowadzeni. I oni po prostu tę gospodynię z rodziną, z małymi dziećmi również wyprowadzili na ulicę przed bramę, na Płocką i za chwilę słychać było salwę z karabinu maszynowego. Więc my wszyscy padliśmy tam na kolana. I modliliśmy się za nim. Niemcy nie wrócili już do tego domu i właściwie w ten sposób dzięki niej myśmy ocaleli i nadal byliśmy w tym domu. Oczywiście wody już nie było, nie było co jeść, to nawet do tego stopnia, że moją kurę chcieli zjeść. I ja oczywiście nie dałam, bo to było moje ulubione ptaszysko. No i w końcu piesek zginął sąsiadów. Okazało się, że piesek poszedł na potrawę jakąś, bo nie było co jeść po prostu. No i nadeszło, i tak, aha, na podwórze kiedyś wpadł taki żołnierz AK, ale ranny, młody człowiek, no może miał kilkanaście lat, w każdym razie, no w tym przedziale wieku, ranny już. I tak leżał pod murem i z taką radością mówi, słuchajcie, ale myśmy dali tam Niemcom gdzieś na jakimś odcinku do wiwatu, a sam się podnieść już nie mógł, miał, brzuch był ranny. No i nam wtedy powiedział, że u Franaszka już zostało, on wtedy powiedział, koło 10 tysięcy. No można się było mylić, prawda, bo nikt tego nie liczył. To był
może piątek albo sobota. Nikt tego nie liczył. W każdym razie on taką kwotą, taką liczbą rzucił. No i potem tam opatrzyli tego młodego człowieka i nie wiem, czy żołnierze z powrotem go zabrali do oddziału. I przyszedł właśnie niedziela. Słychać było cały czas strzelaniny z pobliskich domów, bo ktoś przybiegł piwnicami i powiedział, że Płocka 23 w sobotę ludzie zostali rozstrzeleni wszyscy, a dom się palił. No to też znowu modliliśmy się za tych sąsiadów, bo naprawdę wszyscy jakoś sąsiedzi byli świetnymi sąsiadami. Dlaczego to mówię? Dlatego, że wiedzieli, co się u nas dzieje. Ciągle do nas ludzie przychodzili, ciągle coś się działo i zawsze ostrzegali: Panie Michale, niech Pan przystopuje, dlatego że my tu czujemy się jak na wulkanie. A ta mówi: no trudno, proszę Państwa, takie są czasy i to jest wojna i to są walki i ja nie mogę po prostu zaprzestać tej działalności. I wtedy nawet byli Volksdeutsche i nie wydali nas. Taki był pan, który był Ukraińcem, ale miał Volkslistę podpisaną. Ale przyzwoity to człowiek był. Nie pamiętam jego nazwiska dokładnie. Mikołajczyk, coś takiego, nazwisko podobne. I proszę Państwa, i on wtedy właśnie... Teraz wątek straciłam. Więc... Nie. I w każdym razie już nam... ten ktoś, kto to przeszedł piwnicami, bo między naszymi budynkami były przejścia piwnicami. Druga ulica była pod ziemią. I w każdym razie ten dzień jakoś przetrwaliśmy. Na drugi dzień rano jeszcze nie zdążyła się moja mama ubrać, jeszcze w szlafroku chodziła, bo tam wszyscy spali, część spała w piwnicy, a ciocia moja mieszkała na parterze, w związku z tym część lokatorów spała u niej w pokoju na podłodze. I tak było ciasno, to taki humorystyczny w tej tragedii wątek, że tak było ciasno, że jak wszyscy byli ułożeni na jeden bok, to jak się jeden chciał przewrócić, to komenda była: wszyscy na prawy bok. I to i śmiechu było trochę. I także tak myśmy się przeżyli tę noc. No i potem wpadli Niemcy i wpadli już do tego domu. I też już nie pytali nikogo, czy kto jest, czy tego, zaczęli rzucać granaty w piwnicach. Teraz psy po węku wyciągały tam tych ludzi. No i musieliśmy niestety, ale wyjść. I tak co, ktoś na siłę, moja mama na ten szlafrok zarzuciła swoją jesionkę, bo w międzyczasie była też, przeszła piwnicami do domu i zimowe ubranie przyniosła, bo liczyliśmy się z tym, że mogą nas do obozu zabrać. Więc dla siebie jesionkę, dla mnie paltko i buty takie, co cieplejsze. I ciocia tam też zawinęła tobołek, taki węzełek, bo nikt tam o walizce nawet nie myślał. I to w ten sposób wyszliśmy. A jeszcze przedtem, nie powiedziałam tego, że to był czwartek czy piątek, spadła na dom bomba zapalająca. No i posypał się gruz, tam kilka osób, powiedzmy, tam było poturbowanych, między innymi ja też, bo na mnie się półka, pod wpływem wstrząsu półka zwaliła, w związku z tym byłam ranna tu w nos, w głowę, ale jakoś no, nie było to aż tak groźne, że mogłam chodzić. Więc później sąsiedzi zaczęli gasić ten na tych ostatnich piętrach pożar, no ale to się nie na długo zdało. Kiedy nas Niemcy wypędzili, to już nie było mowy, tylko słychać było raus, weg i tak dalej. Kolbami nas tam popędzali i wyszliśmy na ulicę. I tam dopiero
zastaliśmy no, piekło niesamowite. Okazuje się, że wszystkie ciała, zarówno z pobliskich domów przeciwnych, jak i ze szpitala, chorzy, ci, którzy nie mogli chodzić i to wywlekali na zewnątrz, albo kazali wynosić i na zewnątrz rozstrzeliwali tych ludzi. Więc część wcześniej personelu i tych chorych, którzy mogli o własnych siłach wyjść, to wyprowadzili ich i właśnie pod mostem tam, przy moście, przy wiadukcie, rozstrzelili. Natomiast część personelu została, między innymi profesor Manteuffel został dla obsługi jeńców niemieckich, bo już wtedy tam w tym szpitalu znajdowali się też i ranni Niemcy. Więc kilku lekarzy zostało, pielęgniarek, no i chorzy, którzy nie mogli o własnych siłach w ogóle iść. Więc część rozstrzelili z powrotem, właśnie część rozstrzelili przed szpitalem. Także jak nas, i w międzyczasie jeździły czołgi, po tych ciałach jeździły czołgi. Kiedy nas wypędzili, to przed nami to była po prostu miazga, nie ciała, tylko miazga z tych ciał. A moja mama mówi, słuchajcie, patrzcie po butach, bo mój tata miał takie saperki, skądś zdobył, podkute gwoździami. I charakterystyczne, bo nikt takich tam nie nosił, bo to lato było. I mówi, patrzcie po butach. Więc trzeba było na te ciała patrzeć, żeby te buty szukać. Okazuje się, że no, nikt nie znalazł. Ja natomiast zesztywniałam z wrażenia, bo to dla mnie był olbrzymi szok. Ja nie mogłam iść. To ciocia z mamą zrobiły taki koszyczek i mnie w ten sposób chciały nieść. Ale jakiś pan podchodzi do nas i mówi, zostawcie dziecko, niech ono samo idzie, bo przed chwilą Niemiec zastrzelił na dłoniach, na rękach dwóch córek, zastrzelił matkę, która była sparaliżowana. Więc litościwie, żeby one się nie męczyły. Więc zastrzelił tą matkę. No i kiedy właśnie tak samo chciały zrobić mama z ciocią, to on ostrzegł, a ten pan już szedł od Działdowskiej, bo kiedy do nas Niemcy doszli, to już olbrzymia kolumna stała ludzi wypędzonych z ulicy Działdowskiej, z pobliskich domów i pobliskich ulic. I nas dołączano do tego szeregu. I kazali nam jeszcze Niemcy równo iść czwórkami, żeby się, broń Boże, ktoś nie wychylał. I po tych ciałach, po tej miazdze ciał musieliśmy maszerować. Ja szłam koło mamy za rękę prowadzona między mamą a ciocią. No i tak doszliśmy do Górczewskiej. A tam na Górczewskiej to no, też już była masakra. Ludzie byli pozabijani. Walizki leżały pootwierane, bo już Niemcy, tam ci żołdacy szperali w tych walizkach. Walizki były rozbebeszone, wszystkie były otwierane, powywalane na zewnątrz rzeczy, a obok leżeli ludzie, jeszcze nie pochowani. Więc tu się domy paliły, tu te ciała leżą. Już i swąd też, i z palących się domów, i z tych rozkładających się ciał, bo okazuje się, że te ciała już kilka dni leżały tam też na tej Górczewskiej. I pognali nas znowu w kierunku wiaduktu. Po drodze ludzie szli, mamie jeszcze Niemiec wyrwał, miała taki koszyk pleciony. Tam miała w takim też jakiejś torebce miała dokumenty, właściwie miała, nie, kenkartę miała przy sobie, ale miała na przykład trochę żywności, zdjęcia miała rodzinne, bo to tak złapała, żeby ocaleć te zdjęcia.
I Niemiec miała tam też trochę biżuterii. Część biżuterii ja miałam przy sobie w bieliźnie zaszytą, tam przyczepioną. I jednocześnie zabrał pieniądze, które były tam też jakieś tam niewielkie, ale były. I to wszystko nam zabrał, czyli zostałyśmy bez pieniędzy. I bez tych właśnie takich pamiątek rodzinnych, no i bez takich jeszcze biżuterii, tam nie wiem, jeszcze był zegarek, jeszcze coś tam, już nie pamiętam, co tam mama włożyła z takich drobiazgów, powiedzmy, ze złota. No i tak nas pędzili tą ulicą Górczewską i tak chcieli nas przed wiaduktem rozstrzelić. To się jakiemuś Niemcowi nie podobało, bo prowadził nas Ukrainiec i Niemiec. Ten Niemiec, mimo że było gorąco, bo to był 6 sierpnia, on był w płaszczu takim nieprzemakalnym, gumowym. Natomiast Ukrainiec miał te rękawy pozawijane z pistoletem nastawionym do strzału. I tam jeszcze dalej byli żołnierze, to ja już nie pamiętam, kto za nami był. I w tym i pędzili nas i ciągle im się nie podobało, to miejsce się nie podobało, to tamto, ale szedł olbrzymia grupa ludzi, właśnie tymi czwórkami ustawiona. I teraz no, nie umiem powiedzieć, bo to od Działdowskiej już ludzie ciągnęli w tym. Ja zaczęłam właśnie, mimo że dostałam tego chwilowego takiego paraliżu, ale zaczęłam iść w końcu, Bogu dzięki, widocznie to za sprawą Pana Boga. I proszę Państwa, i teraz szliśmy tak cały czas Górczewską i widzieliśmy tych ludzi. Jakiś pan szedł, pod nogami znalazł woreczek, okazuje się, że w tym woreczku to były monety złote. I on się po to chciał schylić, a ktoś mówi, Panie, niech się Pan nie schyla, bo zastrzelą Pana. Poza tym mówi, idziemy na rozstrzał, to po co panu to złoto? No i on to zostawił. Jakaś pani za nami szła, niskiego wzrostu, ja to tak o tym mówię, bo to też takie trochę charakterystyczne. Szła niska osoba, takiej szczupła, a niosła przed sobą kamienny garnek z marmoladą. I po drodze, jak ludzie szli, to nawet śmieli się z niej. Mówi, Pani droga, idziemy na tamten świat, po co Pani ten garnek? Pani go rzuci, po co Pani to taska? A ona słowem się nie odzywała, jakiś szok widocznie przechodziła i ten garnek niosła, mimo że to był później przedmiotem kpin, drwin. I mimo, że szliśmy na ten rozstrzał. Proszę Państwa, i tak doszliśmy do rogu Elekcyjnej i Górczewskiej. No i nadal, znowu tam dłuższy postój był na tym rogu i dalej nas, znowu Niemcom to nie odpowiadało i pognali nas Elekcyjną w kierunku Wolskiej. No i tam na rogu Wolskiej i Elekcyjnej nas zatrzymano. Tam na tym, po jednej stronie tej Elekcyjnej to jest ogród Szawińskiego, a po drugiej stała na samym rogu kuźnia. Ona tak stała w takiej podkowie i z czerwonej cegły. I teraz natomiast w każdym razie, kiedy myśmy tam doszli, to nas tam zatrzymali nas tam ci Niemcy i akurat dwóch Niemców koło nas tam stanęły, zaczęli się kłócić i ten nas ustawia, a drugi ten właśnie w tym płaszczu takim nieprzemakalnym mówi, że od dzisiaj, od rana wyszedł rozkaz o 6 rano, że nie wolno 6 sierpnia, że nie wolno zabijać ludzi cywilnych. A ten Niemiec, moja mama to tłumaczyła, bo rozumiała rozmowę i dlatego tłumaczyła, a ten mówi, że jego to nie obchodzi, bo on
ma rozkaz, żeby nas wszystkich zlikwidować i on się nie będzie z nami tutaj obtykał, bo on nie ma z nami co robić. Ale w końcu jakoś tam kłócą się, w międzyczasie ludzie śpiewali: słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, klęczeli. To Niemiec kazał nam wszystkim wstać. No i, ale ludzie nadal śpiewali tę pieśń. I to ja ile razy teraz słucham tej pieśni w kościele, to mam zawsze ściśnięte gardło. A to był dzień przemienienia Pańskiego, jutro święto. I właśnie ten powiedział tak, w końcu ten Ukrainiec mówi tak: dobrze, to ja za 5 minut, jak wrócisz z rozkazem, to w porządku, to ja ich do obozu. Ale jeżeli spóźnisz się, nie wrócisz w ciągu 5 minut, to ja ich tu rozwalę. No i ten wsiadł na jakiś tam motor, bo tam tylko warkot samochodu, motoru jakiegoś, pamiętam, nie wiem, czy to był Jeep, czy to był motor, tego nie pamiętam. W każdym razie warkot silnika tylko pamiętam. I ten pojechał w kierunku cmentarza Wolskiego, a tam przy cmentarzu Wolskim było dowództwo właśnie SS i tych wojsk niemieckich. W międzyczasie, przez te 5 minut, to ten Ukrainiec nad nami się znęcał. Raz kazał nam przodem do karabinów, raz tyłem. Nie wolno nam było modlić się, nie wolno było śpiewać. Kazał nam się zamknąć. Ale ludzie i tak jakoś w końcu, ale kiedy on już doszedł do tego, że patrzy na zegarek, że już jest godzina, te 5 minut zaczyna mijać, to nam tak raz przodem do karabinów, raz tyłem, żebyśmy patrzyli, a tam już na tym podwórzu, w tej kuchni, w tej kuźni, to się palili ludzie. I to tak na wysokości 1,5 metra, taka pryzma była ustawiona. I nie wiem ile, czy to 3 metry, czy 4 miało, to jest trudno mi w tej chwili to ocenić. W każdym razie długa była ta pryzma wzdłuż tej kuźni. Palili się ludzie i przed pryzmą leżała kobieta w niebieskiej sukni, blondynka, z malutkim dzieckiem, niemowlakiem. I tak ona leżała przodem do nas, głową odwrócona tam do tej pryzmy palących się ciał, i ona się też z tym dzieciątkiem paliła. I nie wiem, czy to pod wpływem tego ognia, czy oni jeszcze żyli, bo się poruszali. I w końcu nie wiem, czy to ogień powodował ten skurcz ciał. W każdym razie ja jakoś tak odruchowo, jak patrzyłam na to, to chciałam się mamie z ręki wyrwać i lecieć, ugasić ten pożar. A mama mnie przycisnęła, ścisnęła za rękę, mówi: dziecko, przecież cię zastrzelą. No i tak patrzyliśmy, jak ta kobieta się pali z tym dzieciątkiem. Tak leżało to dzieciątko, widocznie jej z ręki, kiedy upadała, to jej to dzieciątko z ręki wypadło i tak koło ręki lewej leżało. No i w tym czasie już Niemiec patrzy na zegarek i zaczyna odliczać. Kazał nam się odwrócić tyłem do karabinów maszynowych, bo szczęk ładowanej broni było słychać. I zaczyna odliczać po niemiecku. Doszedł do acht. To myśmy w międzyczasie się pożegnali. Ja jeszcze tam dyskusję przedtem z mamą miałam. Mamo, a jak to w niebie? Mama mówi, że idziemy do nieba. A ja mówię: mamo, a jak w tym niebie? A jak to, a czy to jak kula uderzy, czy to będzie bardzo bolało? Mama mówi: nie wiem, dziecko, ale i tak długo nie będziesz cierpiała. A poza tym mówi: jak w niebie, to zobaczysz, jak pójdziemy wszyscy. Mówi: ja też nie wiem, ale mówi: na pewno tata już na nas w niebie czeka. Bo tak myślałyśmy, że tam walki były na Młynarskiej, więc sądziłyśmy, że ojciec też poległ w tych walkach. I to jak usłyszałam od mamy, że tata na nas w niebie czeka, to jakoś mnie to jako dziecko uspokoiło, że z tatą się spotkamy.
No i ten Niemiec w międzyczasie odlicza. Doszedł do acht, do ośmiu, tam czerwoną tą ma chorągiewkę i tam trzyma, bo na 10 miał opuścić chorągiewkę. I w tym czasie cisza zapadła, jak on zaczął odliczać, to w szeregu, a to mnóstwo ludzi było, bo het, jak sięgnę pamięcią, to tam szpaler olbrzymi ludzi, no prawie dochodził do wiaduktu. Ale to powiedzmy, to tak trudno jest określić w takich szoku, powiedzmy. No i słychać, ten liczy, pada komenda acht, a tu warkot samochodu, warkot silnika. I jedzie Niemiec i krzyczy z daleka, halt, halt, nie strzelać. No i ten na ten osiem zakręcił w górze chorągiewką, opuścił. Tylko słychać było znowu szczęk broni odkładanej. A taka cisza nastąpiła, że ludzie nie wierzyli i pytali się jednych drugich, czy jest to już po wszystkim, czy my na tym świecie jesteśmy, czy na tamtym. Bo sami nie wierzyli, że myśmy ocaleli. No i kazali się szczypać. I Niemiec w końcu, tam poszwargotali między sobą. No i okazuje się, że wszyscy do obozu. Z piersi tych ludzi tam obok stojących nas, to się wyrwał taki jeden jęk. O Jezu! I wtedy pognali nas na Fort Wola w kierunku Jelonek.